sportowcy uwikłani w historię, ale i historia pisana przez sportowców. Major Henryk Dobrzański, aka Hubal, Janusz Kusociński, Władysław Kozakiewicz oraz wiele tysięcy zawodników i idoli, dzięki którym nie byłoby współczesnych historii Polski i świata. O tym opowiada konferencja, która właśnie odbywa się na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. To pierwsze od wielu lat wydarzenie na Wybrzeżu, które zajmuje się humanistyką w sporcie. Ostatnia tego rodzaju konferencja w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku odbyła się w 1994 roku, a więc ponad 20 lat temu. Nadrabiamy stracony czas i myślę, że te aspekty humanistyczne wygłoszone na tej konferencji zaowocują w najbliższym czasie. W Komitecie Naukowym znalazło się kilkunastu profesorów i kilkudziesięciu doktorów habilitowanych z całej Polski, zgłębiających sport w kontekście historycznym. Uważam, że taki trend powinien nastąpić we wszystkich uczelniach. Nie byłoby sportu bez humanistyki, nie byłoby idei igrzysk, nie byłoby nowoczesnego współzawodnictwa. Dlatego warto pamiętać o tym, jak ważna oprócz biochemii, oprócz nauk fizycznych, nauk wydolnościowych jest właśnie ta humanistyka. Humanistyka, która tworzy podstawy sportu i bez której tak naprawdę nie mielibyśmy ani kultury fizycznej, ani rekreacji, ani tych wspaniałych igrzysk, które lubimy tak bardzo oglądać. Polecamy również zobaczyć najnowocześniejsza Marina Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu oraz AWF-IS w Gdańsku jeszcze bardziej nowoczesne. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.